Cześć, dzisiaj będziemy rozmawiali o tego typu inwerterach, sterowaniu nimi, dlaczego te inwertery nas zainteresowały, dlaczego chcemy nimi sterować. Przede wszystkim dlatego, że są wystarczająco dobre i wystarczająco tanie. Tego typu inwertery pozwalają oczywiście na sterowanie ręczne, ale też sterowanie różnego rodzaju sygnałem, znaczy różnego rodzaju sterownikami, tutaj tym sygnałem logicznym, zwarcie do masy poszczególnych kanałów, zgodnie z instrukcją, pozwala na uruchomienie silnika w lewo, w prawo, potencjometr. Również można tutaj sobie tutaj w analogowy sposób zarządzać tym rozwiązaniem, więc jest bardzo fajnie. Ale jeżeli my prowadzimy tutaj te trzy przewody do silnika, to na tych przewodach wzbudzamy bardzo różnej częstotliwości prąd. W naszej zależności jest soft start, startuje, zwalnia. Te częstotliwości w hercach będą się różniły w zależności do maksymalnej, jaką tam ustawimy. No i to oznacza, że my tak naprawdę siejemy dosyć dużo zakłóceń. Dlatego, jeśli chodzi o tego typu zakłócenia, to jednak warto jest stosować tego typu kable. Tak? Przewód ekranowany, opleciony, no i milion problemów z głowy, tak? No ale załóżmy, że większość z użytkowników nie patrzy na to, jakie przewody zakłada, po prostu zakłada przewody. To ja zademonstruję, jak to wpływa na otoczenie, jak wpływa na sterowniki i co się wtedy, czym to się wtedy objawia. No, przede wszystkim objawia się tym, że jeżeli ja próbuję wysterować któryś z kanałów tak, żebym się kierował silnikiem w lewo lub w prawo, no to okazuje się, że zakłócenia wpływają mi na przewody sygnałowe, no i te przewody sygnałowe będące w niestabilnym stanie, ani to niskim, ani to wysokim, powodują, że logika się nie załącza, więc będę miał takie piknięcia i inne historie. No, oczywiście objawów zakłóceń może być milion, ale ja spróbuję zdemonstrować najprostszy, który da się zrobić w takich klasycznych domowych warunkach. Wykorzystując standardowy szyżywoły przewód drut, a nie plecionkę, to też ma znaczenie, dlatego że jeśli weźmiemy pod uwagę plecionkę, no to plecionka, na plecionce sygnał PWM będzie się ładnie rozchodził po poszczególnych żyłach, po obwodach poszczególnych żył. No ale jeśli ja wezmę drut, no to mam w zasadzie do dyspozycji tylko jeden obwód, więc będę miał idealną antenę. Spróbujemy coś takiego zrobić, pokręcimy sobie ją w kółeczko, pokażemy, jak to się objawia i dlaczego warto czasami doinwestować, jeśli chodzi o dobrej jakości przewody. Co myśmy tu nad myślami? Mamy podłączone dwa inwertery, silnik. A już drugiego silnika nie ma sensu podłączać. Wystarczające jest to, żeby spowodować zakłócenia. Weźmy teraz pod uwagę, że podłączyliśmy nasz sterownik do solar trackera. No i mamy tam sobie jeden z silników, jeden z kierunków jest ustawiony jako sterowanie trzyfazówką tu w tym przypadku. Uwaga, delta ma być delta. Dlaczego delta? No zgodnie z oznaczeniem silnika tu w tym przypadku. 400 V to jest gwiazda, 230 V to jest delta. A skoro ja te inwertery mam 230-woltowe, znaczy mam trzyfazowy, tak, on jest trzyfazowy, ale jest 230-woltowy. Pamiętajmy o tym, że zasadniczo większość ludzi kojarzy trzy fazy z 400 V. No okej, ale to nie jest tak do końca oczywiste, jak się wydaje. Troszkę z czego innego to wynika. Tutaj, jeśli chodzi o te silniki i te inwertery, ten inwerter podłączam sobie do jednej fazy, czyli do 230 V i na poszczególnych trzech przewodach, czyli na trzech poszczególnych układach w silniku steruję sobie sygnałem PWM w taki sposób, żeby te obroty silnika były takie, a nie inne, czyli zwiększam i zmniejszam częstotliwość. No i to właśnie jest generatorem zakłóceń. Jeśli ja teraz mam te przewody tutaj podłączone, leżą sobie z boku perfidnie, kabel na nim leży, ale z boku jednak, a ten przewód, którym zasilam silnik, specjalnie skręciłem w kuleczkę, podłączyłem go pośredniczo przez takie szybkie złącze i idę sobie już dalej normalnym przewodem, takim, który powinien do tego służyć, no to ja tą cewką tutaj będę generował zakłócenia. Będąc przewodami sterowniczymi z boku, praktycznie to na mnie nie będzie wpływało, silnik reaguje. Jak ja to sprawdzam? No sprawdzam przede wszystkim tak, że załączam ten silnik, puszczam załączenie i po kawałeczku tego włączam, wyłączam. Tutaj w tej sytuacji powinno się zdarzyć takie zdarzenie, że on w pewnym momencie przestanie na mnie reagować. Po prostu wyłączy silnik i do widzenia. A tutaj mamy taką sytuację, że to normalnie sobie pracuje. Pracuje, bo jeszcze antena nie wygenerowała sygnału w takiej amplitudzie, żeby mi zakłócić sygnał sterujący. Sygnał sterujący, pamiętajmy, to jest 0, 1, w tym przypadku 0 to jest wszystko poniżej 5 V, 1 to jest wszystko powyżej 5 V, więc jeżeli ja spowoduję w tym
w tym kablu takie zakłócenie, że będę na granicy 5V jakieś piki puszczał, czyli wzbudzał tą pojemność przewodu w taki sposób, żeby tam się pojawiało napięcie, no to inwerter w końcu nie będzie wiedział, czy to jest 0 czy 1 i z tego powodu po prostu przestanie nam nie reagować. W tej chwili reaguje. Teraz zrobię takie coś, że przełożę przewody, tak żeby one tutaj się ładnie spletły z tą naszą zakłócającą cewką. I jak spróbujemy włączyć, proszę bardzo, od razu mamy taką sytuację, mam załączenie, alarm wygasa. Załączenie, alarm wygasa. Raz mi się uda, raz mi się nie uda. To jest właśnie ten efekt zakłóceń. Zabieram naszą zakłócającą cewkę na boczek i już wszystko wraca do normy. Włączam, to działa, wyłączam, nie działa. Mogę go włączać, wyłączać po kawałeczku, po troszeczku. On dalej na mnie reaguje. Tak, prosty sposób. Proszę bardzo. Robimy sobie frustrację. I no okej, to co się stanie, skoro mówię o tym przewodzie ekranowanym, to co się stanie, jeżeli go zamontuję? No to go zamontowałem, przełożyłem przewód. Oczywiście nie chciałem sobie tego przewodu, bo on jest drogi, więc potrzebuję go gdzie indziej. Troszkę brzydko to wygląda, ale najważniejsze, żeby Wam zaprezentować, o co chodzi. Jeśli teraz mam tą pętlę zrobioną, mam niby tą antenę i tak dalej, ale jestem w oplocie, to mój inwerter będzie normalnie reagował na to, co ja od niego chcę. Widzicie, ja mogę teraz go włączać, wyłączać. To prędkość obrotowa spada, rośnie, spada, rośnie. Nic się nie dzieje złego. Trzymam, to trzymam. Puszczam, to puszczam. Normalnie mi reaguje na zachowanie, nie tak jak tam w tamtym przypadku. No dobrze, to po dzisiejszej lekcji wiemy, jak podłączyć nasz sterownik, jak radzić sobie z tym kanałem sterującym, jak się podłączyć do tych kanałów, jak wykorzystywać nasz inwerter, tak, żeby sterować silnikiem 3-fazowym, czy nawet jednofazowym, bo te rozwiązania również obsługują takie systemy. I co się dzieje, kiedy tutaj wysyłamy sygnał i nie widzimy reakcji? No dzieją się zakłócenia. Zawsze mówię o tych zakłóceniach i wszyscy mówią, to niemożliwe, to przecież jest nierealne. Nierealne, bo niewidzialne, tak? Ale dzisiaj Wam potrafiłem udowodnić i pokazać i udokumentować w zasadzie, co się dzieje, kiedy podłączam jakikolwiek kabel w jakikolwiek sposób.